losy człowieka i ludzkości zależą od tego, jak ustosunkuje się do Chrystusa, do Jego nauki, do Bożych przykazań. My, którzy jesteśmy uczniami Chrystusa, mamy wydawać owoce Królestwa Bożego. Owocami naszymi ma być życie w prawdzie, w sprawiedliwości i miłości. Jeżeli nie czujemy się odpowiedzialni za te wartości w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym, nie zasługujemy na miano dobrych chrześcijan. Na samochodzie teraz. Will you be answering any of the questions that are asked? Czy będzie pan odpowiadał na jakiekolwiek pytania, jakie panu zadadzą? Na żadne. No dobra. Bo jak poznaliśmy, no to był skromniutki chłopaczek. To był dosłownie chłopaczek. Doktor Janina Janiszewska. Jakaś taka bardzo wielka postać. Był... Doktor Janiszewski. ...swoim nieśmiały. Był zarazem młodzieńczy, był pełen zapału, był bezpośredni, ale widać było z jego zachowania, że potrzebuje pomocy, potrzebuje ludzi, potrzebuje kontaktu. Jest to dla mnie wciąż bardzo dziwne i było dziwne i zagadkowe. Jak człowiek tak przeciętny, niewyróżniający się... Ksiądz Stanisław Małkowski. ...zdawałby się niczym w najpierwszej chwili. Ma w sobie coś przyciągającego, coś, co promieniuje i jak bardzo skupia wokół siebie ludzi. Ja tego zazdrościłem w pewnym sensie. Prawda, podobnie jak sprawiedliwość, łączy się z miłością, a miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest ofiarna, stąd i prawda musi kosztować. Prawda zawsze ludzi jednoczy i zespala. Wielkość prawdy przeraża i demaskuje kłamstwa ludzi małych, zalęknionych. Od wieków trwa nieprzerwanie walka z prawdą. Prawda jest jednak nieśmiertelna, a kłamstwo ginie szybką śmiercią. Stąd też, jak powiedział zmarły prymas kardynał Wyszyński, ludzi mówiących w prawdzie nie trzeba wielu. Chrystus wybrał niewielu do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być dużo. Bardzo ludzie chcieli go. Ksiądz Feliks Folejewski. Że jedna nawet ze starszych osób, taka babcia można powiedzieć, drapała się na płot i żeby zobaczyć księdza Jerzego. Więc było takie wśród ludzi zainteresowanie i ta potrzeba widzenia tego człowieka. Przychodzili do niego młodzi, przychodziły dzieci. On umiał być, nie cytując tego za świętym Pawłem, ale wszystkim dla wszystkich. Miał momenty takiego
wyczerpania, zmęczenia nieraz wprost powiedział siostro, jak mi dzisiaj głowa boli. Chciałbym już troszeczkę odpocząć, ale w tym czasie telefon, w tym czasie ktoś puka do drzwi, także nie miał swego czasu. Ten czas był czasem dla ludzi. Zawsze otoczony był tłumem ludzi, każdy od niego coś potrzebował, każdy od niego coś chciał, a on nikomu nie potrafił odmówić, nawet jeżeli to było kosztem jego snu, czy kosztem wypoczynku, doktor Janina czy kosztem wielokrotnie nawet zjedzenia obiadu. Po prostu na to mu nieraz brakowało czasu. I to po prostu na przestrzeni tych lat naszej znajomości to się szalenie nasilało, także już w ostatnich tych miesiącach to właściwie, ja nie wiem, czy on miał 2 czy 3 godziny na sen nocny, bo nieraz o 12, o 1 w nocy jeszcze tam ludzie byli, którzy coś od niego potrzebowali, a o 6 rano już potrafił być w kościele. Jurek był bardzo bezpośredni, bardzo koleżeński na co dzień i bardzo taki komunikatywny, a tego nam było potrzeba. Jacek Lipiński, hutnik. Umiał z nami rozmawiać bardzo prostym językiem. Nie trzeba było specjalnie tłumaczeń, powiedzmy, czy jakichś historii dodatkowych, żeby się zrozumieć. I zawsze służył pomocą. Zawsze gotów był coś dla nas zrobić. I widać było, że on chce coś zrobić. A jeżeli ktoś chce bardzo coś zrobić i spotyka ludzi, którym można pomóc w jakikolwiek sposób i z nimi pracować, no to wtedy jest, mamy jakieś takie płaszczyznę, powiedzmy, do pracy we wszystkich kierunkach. To się samo potem lepi, samo się toczy i rozkręca coraz szybciej. Miłość człowieka bez żadnych względów ubocznych musi być na pierwszym miejscu. Sprawiedliwość zabrania ograniczenia wolności człowieka przez lawinę coraz to nowych, wygodnych dla władzy aktów prawnych. Warto w tym miejscu przypomnieć tym wszystkim, którzy głoszą, że działają w duchu humanizmu, że kierują się dobrem społeczeństwa. Warto przypomnieć słowa pewnego mędrca, który mówił: im więcej ograniczeń swobód obywatelskich, tym ustrój jest mniej humanistyczny. Więc jeżeli od początku się włączył w tę przeświętą przez swoją obecność. Ksiądz prałat Teofil Bogucki, proboszcz Kościoła świętego Stanisława Kostki. Towarzyszył, pomagał. A dopiero całkowicie przejął w swoje ręce tę mszę świętą w lutym 82. Treści kazań były połączone z Ewangelią, z wypowiedziami Ojca Świętego i zmarłego kardynała, jak również i naszego obecnego kardynała Józefa Gęba. Ukazywały prawdę, tępił kłamstwo i wszystkie inne niedociągnięcia społeczne w naszym społeczeństwie. To nie były tematy wymyślone. Ksiądz Falejewski. To były tematy raczej omodlone, ale i wypatrzone, wysłuchane pod ludzi, z którymi na co dzień był ksiądz Jerzy. A myślę, że umiejętność słuchania w życiu kapłańskim jest ogromnie ważna, bo trudno mówić do ludzi, trudno rozmawiać z ludźmi, gdy się ich nie słucha. Nie był polityk. Zbigniew Romaszewski. To był człowiek, u którego tak znaczyło tak, nie znaczyło nie, i który gotów był nie szczędzić wysiłku dla realizacji pewnych wartości, które uważał za słuszne, głównie wartości właśnie, wartości prawdy, wartości miłości bliźniego. To były te wartości, które on chciał realizować i dla których był gotów poświęcić siebie, swoje życie, swoją wygodę. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach
zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami. Nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości. Chodnicy zwrócili się do prymasa. Ksiądz Bogucki. Kardynała Wyszyńskiego, żeby komuś im dał do odprawienia mszy świętej w kurii. Może to był zbieg okoliczności, ale akurat wtedy był Jerzy w kurii. I ksiądz kardynał Wyszyński, spotkawszy jego, no powiedział mu, to w takim razie może ksiądz pojedzie, czy ksiądz się decyduje. Drobniutki szczupaczek wchodzi za bramę z lekko ugiętymi chyba ze strachu i z wielką tremą nogami. Jacek Lipiński. Faktem jest, że przyszło mu celebrować pierwszą mszę na terenie zakładu w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa, i w tak dużym zakładzie, jakim jest Huta Warszawa. Sam nam potem mówił, że nigdy nie odprawiał mszy świętej dla tego środowiska tak specjalnej i w takim miejscu. Przez wiele, wiele lat ksiądz nie odprawiał mszy świętej w zakładzie pracy, nie klękał z robotnikami na bruku, odmawiając różaniec, nie był wśród oficerów szkoły pożarniczej, wyższej szkoły pożarniczej, i w dzień i noc podczas strajku, podczas tego ogromnego napięcia. Więc wszystkie te zadania, które ksiądz Jerzy wypełniał, tworzyły również nową drogę realizacji dawnych prawd, starych, powiedzielibyśmy, ewangelicznych. Ale tak się właściwie zaczęło od tego pierwszego strajku, od tej pierwszej mszy hutniczej, od tych pierwszych spotkań w jego mieszkaniu, gdzie organizował dla nas jakąś kawę, herbatę, powiedzmy. Rozmowy bardzo długo biegnące, bo wtedy problemów mieliśmy masę. My pierwszy raz spotykaliśmy tego typu przyjęcie ze strony, powiedzmy, kapłana, a on pierwszy raz mógł sobie tak poważnie porozmawiać z robotnikami na takie tematy, których praktycznie mógł nie znać tak bardzo. Potem zaprosił nas do swojego mieszkania, to była plebania w kościele świętego Stanisława Kostki, stąd też ten kościół stał się naszym jak gdyby kościołem hutniczym, a nie leży on najbliżej. Przecież huty naszego zakładu są kościoły i parafie leżące bliżej. I do końca swojego życia był ogromnie zaprzyjaźniony z hutnikami. Oni nawet za życia chcieli mu pomnik stawiać. Zwracam się do całej opinii światowej. Apelujemy o zrozumienie dla wyjątkowych warunków, jakie w Polsce powstały, dla nadzwyczajnych środków, jakie okazały się konieczne. Po 13 grudnia zjawiły się i rodziny, i poza tym zjawili się nie tylko pracownicy z huty, ale z wielu warszawskich zakładów, z FSO, z Ursusa, i wtedy
I właściwie ci ludzie znaleźli chyba największe oparcie i moralne, i jakąś pomoc, nawet materialną, właśnie w osobie księdza Jerzego. Wtedy się zaczęły procesy, prawda, i pracowników Huty Warszawa i innych zakładów. Jerzy jeździł na te procesy. Jeździł na nie w sutannie, siedział zawsze na sali sądowej. Widział radość na twarzy tych robotników, którzy, czy w ogóle pracowników, którzy byli sądzeni, jak zobaczyli jego. Że zdawali sobie sprawę, że ktoś jest, kto myśli o nich, kto się nimi, kto im pomoże, czy ewentualnie pomoże ich rodzinom. I właściwie, i tak jak nam mówi, w tej chwili, no to właściwie to tylko im został Kościół i ksiądz, kto im pomoże. Jerzy nie bardzo oceniał te wszystkie niuanse, te wszystkie Zbigniew Romaszewski, działacz KOR i Solidarności. Był zdania, że bardzo byłoby, że w gruncie rzeczy byłoby celowe, ażeby na ten temat porozmawiać z kimś kompetentnym, no w szczególności z prymasem kardynałem Glembem. I uważał, że to byłoby bardzo dobrze, że on postara się takie właśnie spotkanie moje z prymasem zaaranżować. Po prostu ksiądz Jerzy uważał, że to jest sprawa, która to jest sprawa jego troski, prawda, żeby tutaj panował spokój i żeby jednocześnie panowała prawda, żeby ludzie mogli wyrazić swoje przekonania. No i uważał, że w tym kierunku, prawda, właściwie wszyscy powinni działać tak samo. No i uważał, że to jest właśnie zupełnie naturalne, że jeżeli istnieją ludzie, którzy mają jakieś różne pomysły polityczne, no żeby oni to wymienili, żeby działać tutaj na dobro, dla dobra właśnie tej ojczyzny, dla dobra tego narodu. W tym czasie zaczęła się nowa właściwie działalność Siurka, bardzo poważna, ogromna pomoc i troska o nasze rodziny i nie tylko nasze rodziny. I pomoc nie tylko, powiedzmy, duchowa, ale także i finansowa. On oddawał w tym czasie wszystkie swoje pieniądze, jakie miał, żeby zabezpieczyć byt naszym żonom, dzieciom. A przecież troszeczkę żeśmy posiedzieli. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Przez krzyż Chrystusa wszyscy otrzymaliśmy wolność. Staliśmy się dziećmi Bożymi. Prosimy o wolność dla wszystkich, którym tę wolność niesłusznie odebrano. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prawdziwie roztropnym i sprawiedliwym, mówił Ojciec Święty, może być tylko człowiek mężny. Biada społeczeństwu, wołał prymas tysiąclecia, którego obywatele nie rządzą się męstwem. Przestają być wtedy obywatelami, stają się zwykłymi niewolnikami. Jeżeli obywatel rezygnuje z cnoty męstwa, staje się niewolnikiem i wyrządza największą krzywdę sobie, swej ludzkiej osobowości, rodzinie, grupie zawodowej, narodowi, państwu i Kościołowi. Nie przypuszczam, żeby mogło się stać aż tak bardzo tragicznie, żeby postradać życie. Liczył się z tym, że jednak opinia powszechna zobaczyłaby na tym, ażeby do tego incydentu nie dopuścić. Ale mimo wszystko, aczkolwiek był inwigilowany, nie bał się i innych uczył pokonywać strach. Życie jego było skierowane ku śmierci, a śmierć jego jest światłem, które oświetla jego życie. Te sprawy współgrają. Ksiądz Małkowski. To znaczy, jego życie w świetle śmierci wygląda inaczej, nabiera wielkości. Ta wielkość była, ale ukryta. To znaczy, weźmy wielkość jego ducha i wielkość jego ofiary, którą on wypowiadał, ale bez żadnej ostentacji. Dyskretnie.
w tej chwili się coraz bardziej ujawnia. On tak dalece był przez wielu kolegów czy przyjaciół nawet uważany za człowieka przeciętnego, że otaczało go pewnego rodzaju zdziwienie, niekiedy połączone z zazdrością, czasem nawet z lekką zawiścią. Mnie się wydaje, że on się już tak urodził, dlatego że... Waldemar Chrostowski, kierowca i przyjaciel księdza Jerzego. W czasie odbywania służby wojskowej już miał starcie. Już był karany za to, że na przykład krzyżyka nie chciał zjąć. Twardy był w swoich postanowieniach, w jakichś myślach, do których dążył. Więc mówiliśmy, słuchaj, no mówisz bardzo odważnie. Wtedy powiedział, ludzie świeccy mogą nie okazywać odwagi. Doktor Janiszewski. Mogą nie mówić o wszystkim. Mogą przemilczeć szereg spraw. A jemu, księdzu, tego nie wolno zrobić. Jurek wstydził się na początku mówić o tym, że zaczął dostawać telefony anonimowe, w których mu grożono pobiciem, podpaleniem samochodu, ale potem już zaczął nam o tym mówić. Oblano samochód farbą. Potem powtórnie doszło do wypadku oblania samochodu farbą. Zostały poprzebijane opony. Wrzucono cegłę do domu. Podłożono ładunek wybuchowy. Zaczęło to strasznie jakoś narastać bardzo szybko i nie mogliśmy praktycznie tego ogarnąć. Do tych wszystkich, którzy szczególnie w ostatnim czasie grożą mi w swoich listach, cytuję, kulą w łeb, podarżnięciem gardła czy powieszeniem na krzyżu, a wy, skoro są zdolni do takich gruźb, mieli również odwagę podpisać się pod swoimi listami, a nie tchórzliwie ukrywać się pod anonimami czy podawać zmyślone adresy. Wtedy, kiedy jego wyniki się pogarszały badań, no to wtedy się go za głowę brało i niemalże siłą kładło do szpitala. I wtedy właśnie Jerzy, to była niedziela palmowa, postanowił na korytarzu szpitalnym odprawić mszę świętą dla chorych. I trzeba było widzieć radość tych chorych, którzy o kulach, nieraz na wózkach mogli. Chyba niektórzy byli tacy, którzy leżeli 2-3 miesiące i pierwszy raz w ogóle mogli uczestniczyć w mszy świętej. Jak do tej pory odbywało się to w hucie, jeszcze autokar nie został dobrze zapalony na parkingu, jak już odbijano pierwsze flaszki za zakrętem. Także zanim dojechali na te grzyby, to już byli dosyć dobrze ugotowani, a powrót już wyglądał zupełnie koszmarnie. No więc to była praca, uważam, u podstaw i takiej pracy nam było potrzeba. Przede wszystkim zorganizowanie takiego wyjazdu i takich form pracy z nami, wypoczynku, bo to jest też bardzo ważne dla nas, żeby uniknąć styczności z alkoholem. Bardzo ciężko było pierwszy raz pojechać, ale potem druga, trzecia wycieczka, między innymi wycieczki autokarowe do Gdańska z księdzem, który w międzyczasie w tym autokarze bardzo wiele nam o sobie powiedział, gdzie mógł każdy praktycznie w tym autokarze powiedzieć też coś o sobie, dały rezultaty. Na tych ostatnich wycieczkach już w ogóle nie było mowy o alkoholu. To już była, powiedzmy, inna atmosfera. Jak się ale to nie jest... Trzech ekstremistów. Państwo nie może być mocne siłą żadnej przemocy. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Najwspanialsze i najtrwalsze walki, jakie zna ludzkość, jakie zna historia, to walki ludzkiej myśli. Najnędzniejsze i najkrótsze to walki przemocy. Idea, która potrzebuje broni, by się utrzymać, sama obumiera. Idea, która utrzymuje się tylko przy użyciu przemocy,
jest wypaczona. Ostatnia jego podróż do Bydgoszczy, później Torunia, a w później godzinie mogła się nie odbyć. Chciano mu towarzyszyć przecież. On odmówił, pojechał sam. Było to ryzyko wielkie. Nie bał się. Spełnił swoją rolę. Widocznie Bóg go prowadził do tego, co się stało. Był to człowiek wyniesiony jakoś, o ileż bardziej wyniesiony przez śmierć męczeńską, ale wyniesiony już za życia przez to, że powołany do spraw wielkich. Rzeczywiście on w jedności z Chrystusem spełnił rolę proroka, kapłana i pasterza. I tej potrójnej roli chrześcijanina, a tym bardziej kapłana chrystusowego, był wierny aż do śmierci męczeńskiej. Wspominał o grzebie Przemyka. Waldemar Chrostowski. I taki pogrzeb, żeby miał ten żal było uczyć. Przeżywają, a dziś co pomyśleć o matce? To jest kamień na całe życie już. Nie życzę tym wrogom, żeby oni tak doczekali. Niech oni nie spodziewają się tak cierpieć, jak ja cierpiałam od nich. Jak im Pan Jezus daruje, oni się nawrócą i wspomnią, z kim oni to popełniali. Przecież nie z synem, tylko z Bogiem walczyli. Rodzice księdza Jerzego, Marianna i Władysław Popiełuszko. Z wszystkimi ubogimi. Gdzie komu bieda, czy co każdego pocieszy. I na pewno teraz będzie się cieszył, tylko przeżyć ten czas smutny. Miałem to szczęście właśnie w nocy przez cztery już razy obcować we śnie. Raz Jerzy mówi, trzeba o Ewangelii mówić w duchu Ewangelii. Miałem również sygnał w nocy i to mi zostało w pamięci. Przeczytaj fragment listu drugiego
do Tymoteusza, list pisany przez świętego Pawła. I rano, gdy obudziłem się, czytam: unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale ma być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Dwa tygodnie po porwaniu i zamordowaniu wracającego z duszpasterskiej posługi księdza Jerzego Popiełuszki odbył się na warszawskim Żoliborzu wielki pogrzeb skromnego kapłana. Pogrzeb człowieka oddanego służbie Bogu i ludziom, którego męczeńska śmierć wyniosła na wyżyny bohaterstwa. Był to pogrzeb historyczny, jak podkreślił w swej homilii prymas Polski. Poprzez swą skalę i wymowę nasuwający analogię z wielkimi manifestacjami religijno-patriotycznymi tak z ubiegłych wieków, jak i lat całkiem nam współczesnych. Sobota 3 listopada pomnożyła o jeszcze jedno ogniwo żałobny różaniec dat upamiętniających tragiczne wydarzenia naszej historii. Ale w naszej zbiorowej pamięci ta data okazała się także wyjątkowo mocnym węzłem życia. I dlatego poszedłeś, ponieważ nie pamiętałeś o sobie. Jeżeli żyjemy, to jest ziarno rzucone w ziemię. To jest błogosławieństwo, bo głupi mi się zdawało, że umarł. Bo potrzebne było męczeństwo. Czy
A jeżeli gdzieś bym dyrygował ludzi, a sam pierwszy nie piszę, to nigdy ich nie wyprowadzę. Jest jakaś mądrość budowana na prawdzie i miłości. Czołobne uroczystości poprzedzone były dniami pełnymi napięcia i niepewności. Przypomnijmy je pokrótce. 19 października 1984 roku w wieczornych wiadomościach podano informację o uprowadzeniu w dramatycznych okolicznościach wracającego do Warszawy księdza Jerzego Popieluszki. Jedyny bezpośredni świadek tych wydarzeń, kierowca i przyjaciel księdza Jerzego, Waldemar Chrostowski, zdołał zbiec porywaczom. Los księdza jest nieznany. W parę dni później minister spraw wewnętrznych ujawnia nazwiska sprawców porwania. To naczelnik i dwóch pracowników jednego z wydziałów MSW. Trwają poszukiwania księdza Jerzego. Lecz mało kto ma nadzieję, iż ksiądz Popieluszko jeszcze żyje. Następują dni pełne bolesnego oczekiwania. Wreszcie 30 października pod Włocławkiem ekipy poszukiwawcze wyławiają ze zbiornika wodnego na Wiśle zmaltretowane ciało. Władysław i Marianna Popieluszko, rodzice księdza Jerzego, dowiadują się o śmierci syna z dziennika telewizyjnego. Wcześniej nikt ich nie powiadomił. Następnego dnia, mimo nalegań, by pogrzeb odbył się w rodzinnej Suchowoli, rodzice piszą prośbę do władz kościelnych o pochowanie syna w Warszawie. Dałam go kościołowi i nie zabiorę kościołowi, powie matka. Listopada prymas Polski ze względu na wyjątkowy charakter pogrzebu wydaje zgodę na złożenie ciała księdza Jerzego w grobie na terenie przykościelnym parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Parafii, w której przez ostatnie lata mieszkał i pracował ksiądz Popieluszko. W warszawskim kościele rozpoczynają się przygotowania do tej ceremonii. Towarzyszą im nieustanne modlitwy. Podjęte spontanicznie na wieść o porwaniu i odprawiane w intencji szczęśliwego odnalezienia przerodziły się teraz w nabożeństwa żałobne. Poprzez ból i łzy niełatwo przebić się Chrystusowemu nakazowi przebaczania. Nakazowi, by zło dobrem zwyciężać. Wieczorem 2 listopada kondukt żałobny przywozi z Białegostoku trumnę ze zwłokami księdza Jerzego.
Niosą ją najbliżsi przyjaciele. Za trumną rodzice i rodzeństwo. Prosta trumna zostaje ustawiona na katafalku. Przy niej warty honorowe, które co 20 minut będą się zmieniać aż do rana. Zaczyna się msza. Koncelebruje ją 19 księży. Dla wielu zabrakło ornatów. Wczesnego rana 3 listopada 1984 roku plac i park przed kościołem wypełnia tłum ludzi. Setki tysięcy. Gęsto także na dachach. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Przy katafalku siedzi dwoje ludzi, ojciec i matka. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Za ogrodzenie kościoła wpuszczane są tylko delegacje ze sztandarami i osoby zaproszone. Wśród nich Lech Wałęsa i inni, nierzadko dopiero co zwolnieni z więzień działacze Solidarności, z którą tak silnie związane było dzieło życia księdza Jerzego i męczeński akt jego śmierci. Na teren ogrodzenia wchodzą przedstawiciele ambasad państw zachodnich, przyjaciele zmarłego, ludzie pióra i nauki.
Delegacja ze Spierwieszowa, województwo Zamość. Z gęstniejącego z każdą chwilą tłumu podnoszą się coraz to nowe transparenty. Są ich tu setki. Od najdalszych krańców tłumu podawane z rąk do rąk wędrują ku przodowi ponad głowami kwiaty i znicze. Porządkowi układają je wzdłuż barierek. Przybywa ksiądz prymas i koncelebransi. Sześciu biskupów i sześciu księży pod przewodnictwem prymasa odprawi mszę świętą. Ponad 1000 księży koncelebrować ją będzie w kościele i na zewnątrz. Rozkołatane, żałobne dźwięki żoliborskich dzwonów rozpoczynają ceremonię. Stajemy przed trumną zamordowanego kapłana Jerzego Popiełuszki. Jego śmierć odbiła się szerokim echem w całym świecie. Poruszyła sumienia w wielu narodach. Wiele rozgłośni radiowych na całym świecie w nawiązaniu do gwałtu zadanego życiu księdza Popiełuszki wyraziło jednoznacznie potępiający stosunek do wszelkich aktów gwałtu, przemocy i terroryzmu i określiło potrzebę humanistycznych postaw wśród społeczeństw. Stojąc przed trumną kapłana ofiary zamachu, pragniemy nasz ból żałobny odnieść do Boga i całą naszą postawę wyrazić w modlitwie. A więc zagłębiamy się w samą obecność krzyża, która w tajemnicy Eucharystii przybliża nam niezwykłe wymiary odkupienia. My, biskupi i kapłani, w akcie sprawowania ofiary mszy świętej oddajemy ciało naszego konfratra ziemi, zaś jego kapłańską duszę oddajemy na wieczną komunię z Jezusem Chrystusem w uczcie niebieskiej. Najwyższego i wiecznego kapłana, który przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie, błagajmy Boga. Przemawia Lech Wałęsa. Żąda i prosi, żebyśmy pokazali, co od jego lekcji zostało. Dziś jako chrześcijanie mamy pokazać wszystkie nasze cechy chrześcijańskie. Trudno w słowach oddać uczucie bólu i krzywdy,
jakim żegnamy dziś księdza Jerzego. Zachowamy na zawsze pamięć o księdzu Jerzym, o jego nauczaniu, o jego służbie. Sprawiedliwy pokój społeczny w ojczyźnie naszej. Spoczywaj już w pokoju. Solidarność żyje, bo Ty oddałeś za nią swoje życie. Zaczyna się procesja wokół kościoła do grobu. Kondukt prowadzi ksiądz prymas w otoczeniu biskupów. Trumnę niosą zmieniające się delegacje. W pierwszej Waldemar Chrostowski. Za trumną rodzice, trzej bracia, siostra, najbliższa rodzina. Przy grobie półkolem stanęło kilkanaście pocztów sztandarowych. Przez Chrystusa Pana naszego.
Dookoła całego ogrodzenia, tak jak od wielu dni, płoną tysiące zniczy. W ich świetle, w snujących się dymach, tysiące ludzi czeka na przejście przed grobem księdza Jerzego. Kolejka opasuje kościół, obok pusty katafalk. Grób przykryty kwiatami. Naokoło ustawiono ogromne wieńce, serce, mapa Polski, herb Gdańska. Przed grobem przechodzą ludzie. Niektórzy płaczą, ale idą skupieni. Idą razem. I tak będziemy szli. Czerwca 1987 roku, w ostatnim dniu swojej trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, przy grobie księdza Jerzego modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II. Spotkał on tu i pobłogosławił rodziców księdza Popiełuszki, a także wielotysięczne tłumy zgromadzone wokół kościoła.